Pamiętasz kryzys graniczny z Polską na polsko-białoruskiej granicy 2021? To była próba sił przed atakiem na Ukrainę. Tak, w takich czasach żyjemy. W czasach obniżonego bezpieczeństwa, w epoce wojen. I to nie, akurat tu w regionie, znaczy z naszego punktu widzenia ta jest oczywiście najważniejsza na Ukrainie i ta generuje dla nas najwięcej kryzysu, ale to jest świat wojen w ogóle. I w Gazie, i w rejonie kanału Sueskiego, w rejonie Morza Czerwonego, w rogu Afryki. Natomiast warto mieć z tyłu głowy tą taką izraelską maksymę, że może, jakby przede wszystkim musimy liczyć na swoje możliwości budowania mięśni państwa, budowania tej siły wewnętrznej, bo jeżeli my nie udowodnimy, że jesteśmy w stanie tą siłę wewnętrzną budować, bronić się, budować te mięśnie państwa własnymi siłami, to nikt nie pomoże nam. Ukraińcom też pomoc przyszła dopiero wtedy, kiedy Ukraińcy udowodnili, że po pierwsze nie uciekają z pola walki, a po drugie skutecznie stawiają opór. Wtedy ruszyła pomoc. Pamiętasz, pierwszy tydzień to było wyczekiwanie na to, kiedy padnie Kijów, a nie w sytuacja, w której myślano o Ukrainie, że to jest bohaterskie państwo, które się bohatersko broni. Po prostu na zimno, cynicznie kalkulowano, czy Kijów padnie, czy nie padnie. Reporter wojenny, dziennikarz, aktualnie redaktor dziennika Gazeta Prawna, Zbigniew Parafianowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam w polityce, panie Zbigniewie? Nuda, nic się nie dzieje. Jak to nic się dzieje? Nuda, nic się nie dzieje. Jak w rejsie, no. Sam wiesz. Siedzimy. Siedzimy. Patrzymy. Dobrze. Jedni wchodzą, drudzy wychodzą spod celi. Jest drama. Jednego dnia ktoś pod celą umiera z głodu, drugiego wychodzi, pozdrawia naród, że wyszedł. No tak. Więźniowie hydrauliczni są, ta. Polityczni. Polityczni, dokładnie. Sytuacja jest napięta, trudna. Wrócimy zaraz do tego, ale ja jeszcze chciałem rozmawiać o książce Polska na wojnie, że jest dobrze. Jest pozytywny odzew. Jest pozytywny odzew. Jesteś w drodze do Rzeszowa? Tak, bardzo się z tego cieszę. Do Rzeszowa, do miasta, które darzę specjalnym szacunkiem, do którego mam ogromną sympatię, na spotkanie z czytelnikami. Będziemy rozmawiać o tym, czy Rzeszów jest, no, stał się w pewnym sensie żywą tarczą. To jest oczywiście w prowokacyjny sposób zadane pytanie tego spotkania autorskiego z czytelnikami. No ale wydaje mi się, że to będzie jak zawsze w Rzeszowie rewelacyjne spotkanie z ludźmi z miasta, które sporo zaryzykowało, postawiło dużo na jedną kartę, zainwestowało w pomoc Ukrainie. Ale mówisz też o mieście J-Town, może Jesionka? Zdecydowanie tak. Blisko Rzeszowa, tak. Dzięki któremu tam trochę się ruszyło. Tak, trochę się ruszyło. Też, tak jak mówiłem, ten tytuł, spotkanie jest prowokacyjny, bo Rzeszów czy jest żywą tarczą. No, ale też prawda jest taka, że Rzeszów i J-Town to są miejsca najprawdopodobniej w tym momencie w Polsce najlepiej chronione, jeśli chodzi o obronę powietrzną i o to, co się dzieje nad niebem. Lotniska w Jasionce, są tam Amerykanie, są tam ich zestawy obrony powietrznej, Patrioty. Wydaje mi się, że nie ma możliwości, żeby ktokolwiek zdecydował się uderzyć akurat w tamto miejsce, dokonać jakiejś prowokacji. Najpewniej zakończyłaby się ona niepowodzeniem, także w tym sensie będziemy tą myśl prowokacyjną o tej żywej tarczy rozwijać, no ale prawda jest taka, że ta inwestycja, ona też daje pewną stopę zwrotu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wynika to w dużej mierze dzięki temu, że są Amerykanie. I dzięki temu też, że ta baza, że J-Town tak zwany, że Jasionka i sam Rzeszów stały się czymś bardzo podobnym do Rammstein, oczywiście w mniejszej skali. No właśnie o to chciałem zapytać, nie? Czy to nie pójdzie w tą stronę? Tak, no idzie w tą stronę zdecydowanie. No, to jest, wojna pewnie nie skończy się szybko na Ukrainie z dnia na dzień, ani jakimś takim bardzo spektakularnym, jednoznacznym rezultatem. Aby Ukraińcy mogli się bronić, będą potrzebowali Jasionki, będą potrzebowali Rzeszowa i ta infrastruktura, to wszystko będzie musiało być rozwijane, to będzie musiało być kontynuowane. No, nawet w tym wymiarze widać, jakie jest znaczenie Rzeszowa dla wojny na Ukrainie, czy też znaczenie Polski jako korytarza tranzytowego dla uzbrojenia, które dociera na Ukrainę. Fascynujące miejsce.
Zanim przejdziemy dalej, chciałem jeszcze porozmawiać o książkach. Bo mamy tutaj książkę, którą ci pożyczyłem. Bezsilność i zemsta prawdy. Przeczytałeś, zapoznałeś się? Tak, wiem, że cię bardzo fascynuje ta książka. Jest ciekawa, mocno prawacka, mocno konserwatywna. Rzeczywiście interesująca, warto polecić. Ale z tezami, które są... Zgadzasz się? No one są, tak jak mówię, bardzo konserwatywne. Z wieloma tak, nie ze wszystkimi. Natomiast jest to na pewno pozycja, którą warto przeczytać. A teraz książki, które pan Zbigniew przywiózł do pana Tomka? Pan Zbigniew książki wyśle dla pana Tomka. Tak. Myślę, jak, że nie ma, że masz tutaj te. Nie, masz? To ja mam dla ciebie coś innego. Od dawna się czaiłem, żeby ci przywieźć coina tak zwanego, bo masz tutaj ich wiele, a takiego nie masz i nikt ci takiego nie przywiezie, oprócz mnie. To jest coin sił powietrznych Tajwanu, czyli Republiki Chińskiej, która będzie, to są siły powietrzne, które jeżeli wybuchnie kiedykolwiek trzecia wojna światowa, to będzie pierwsza formacja, która będzie po prostu brała udział w tej wojnie, właśnie siły powietrzne Tajwanu. To jest pamiątka po pobycie na Tajwanie, po spotkaniach z wojskiem, z Ministerstwem Obrony Tajwanu, przedstawicielami MSZ-u tajwańskiego. To był wyjazd, na którym miałem okazję poznać trochę szczegółów na temat ich doktryny obronnej, tego jak oni postrzegają tą asymetryczną obronę przed tak zwanym mainlandem, czyli Chinami kontynentalnymi, postrzeganymi przez nich jako potencjalne zagrożenie, jako wyzwanie numer jeden w bezpieczeństwie. No i te rozmowy z nimi i poznawanie tego ich myślenia o bezpieczeństwie, ich myślenia o obronie w sytuacji, gdy mają do czynienia z przeciwnikiem o przewadze no nieporównywalnej, prawda? O tym, że to jest jednak armia, która jest wielokrotnie silniejsza, lepiej zorganizowana, z o wiele większym dostępem do zasobów, o tym, jak oni po prostu postrzegają sposób na obronę przed Chinami, przed Chińską Republiką Ludową, przed Pekinem, tego jak tworzą miks takiej doktryny tradycyjnej wojny, wojny wysokich technologii, cyberwojny, ataków cybernetycznych z wojną partyzancką, z działaniami nieregularnymi, z użyciem artylerii na przykład przeciwko, w sytuacji ataku ze strony Chin, przeciwko na przykład giełdom w Chińskiej Republice Ludowej, żeby sytuację zdestabilizować i zwiększyć koszty tej wojny po stronie chińskiej. Także będziesz miał w swojej kolekcji po prostu coina w tajwańskich sił powietrznych. Sił powietrznych Republiki w Republic of China, czyli oficjalnej nazwy w Tajwanu, który przez Chiny jest uznawany za tak zwaną zbuntowaną prowincję. Jest to pełnoprawne państwo, które ma bardzo ciekawy pogląd na to, jak walczyć z przeciwnikiem o przytłaczającej przewadze. I te spotkania i rozmowy z przedstawicielami wojska, Ministerstwa Obrony czy MSZ-u tajwańskiego były fascynujące. Zostawiam tutaj ci na stole twoim. Bardzo dziękuję. A książki dotrą. Tak jak mówiłem, tak jak obiecałem. Zobowiązuję się. Patrzyłem na wydawnictwo. Naprawdę interesujące pozycje. No właśnie. Polecamy. Wróćmy do naszej polskiej rzeczywistości, bo chciałem zapytać o ten teatrzyk, który tu jest, show, za które wszyscy płacimy, z którego nic nie wynika. Tymczasem świat się szykuje na trzecią wojnę światową, a my tutaj dalej nie wiemy, gdzie pójść do schronu, gdzie rodzinę jakoś zabezpieczyć i tak dalej, gdzie się zgłosić, żeby się przygotować ewentualnie, albo co robić, jak wykorzystać te nasze umiejętności, którymi tutaj dysponujemy na co dzień. No właśnie, i tutaj na chwilę znowu wrócimy do Rzeszowa, bo to jest jedna z kwestii, która pewnie będzie poruszona na tym spotkaniu. To jest miasto w gruncie rzeczy można uznać przyfrontowe. Miasto bezpośrednio narażone na różne nieprzyjemności ze strony agresora, jakim jest Rosja. No i ludzie, mieszkańcy tego miasta, przedstawiciele w elit tego miasta, no, mówią wprost, że tam nie ma jasnej procedury czy wiedzy na temat tego, jak rozmieszczone są schrony, gdzie są te schrony, jak się należałoby zachować na wypadek ataku z powietrza. Także w tym sensie to jest, to jest jak w pigułce skupia problem, podejrzewam, całej Polski, nie tylko Rzeszowa, no ale Rzeszów jest tutaj najbardziej wyrazistym przykładem, bo jest miastem najbardziej narażonym na ewentualne próby odpowiedzi ze strony rosyjskiej. No ostatnio była ta głośna sprawa i wyrok
po zatrzymaniu przez ABW dywersantów, którzy sprawdzali te wszystkie drogi kolejowe wokół, na Podkarpaciu, wokół Rzeszowa, no to jest też dowód na to, że to jest miasto, które gdzieś tam funkcjonuje w jakimś zagrożeniu, a wiedza na temat tego, jak się chronić, gdzie są schrony przed atakiem z powietrza, jest iluzoryczna i to dotyczy miasta przyfrontowego. Podejrzewam, że mamy tą sytuację w skali całego kraju tak naprawdę. Mimo tej dyskusji rzeczywiście nabrzmiewającej o potencjalnym rozszerzeniu konfliktu na Ukrainie, bo to już w zasadzie nie jest dyskusja akademicka, to nie jest przecież publicystyka. O tym mówią poważne think tanki, o tym mówią poważni wojskowi, przedstawiciele poważnych państw, które raczej nie panikują, państw takich jak Szwecja, Finlandia, czyli raczej spokojnych, stonowanych, takie, które te państw, które nie budują jakichś atrakcyjnych, tabloidowych tez, które mają się sprzedać w mediach społecznościowych. Także w tym sensie oczywiście nie należy straszyć, ale o tej sytuacji należy mówić, dyskutować, analizować ją i przygotowywać się na potencjalne najgorsze scenariusze. No właśnie kraje bałtyckie, nie? Łotwa, Estonia, Litwa budują linię Maginota, taką współczesną. A tutaj dalej, bo ja się zastanawiam, wiesz, no jedno te schrony i te miejsca, gdzie można zabezpieczyć tą ludność, ale dalej jest ten potencjał w ludziach, który należy wykorzystać, nie wiem, właśnie takich przykładowo mechanik, spawacz, jakiś operator koparku ładowarki i tak dalej. Nie, oprócz tego, że oni powinni umieć posługiwać się bronią, to te ich umiejętności mogą się przydać, nie? Czy tam kierowcy i tak dalej. No bo ta ludność musi wspierać jakoś też to wojsko, nie? W logistyce, w transporcie, w żywności, w różnych dziedzinach życia, nie? I to stoi generalnie. No tak, to dużo jest mówienia o przygotowaniu państwa na sytuację kryzysową. Pewne działania są podejmowane. To co na przykład widzisz, ten taki rozszerzanie zakresu tych wszystkich rodzajów służby wojskowej, takiej quasi służby wojskowej, czyli tej ochotniczej, jakiejś tam trenu jak żołnierz, tych programów, to wszystko tak naprawdę ma właśnie służyć upowszechnieniu jakiejś takiej wiedzy o bezpieczeństwie. Nawet jeżeli powiedzmy osoba, która pójdzie do takiego programu trenuj z wojskiem, czy trenuj jak żołnierz i po prostu zapozna się tylko z konstrukcją na przykład w karabinu maszynowego, czy zapozna się z techniką na przykład używania jakichś środków ochrony przeciw broni masowego rażenia, no to już i tak jest dużo. Ale to jest dobrowolne dalej. Tak, to jest dobrowolne i to jest pytanie o to, czy gdybyś wprowadził takie zasady opresyjnie, czyli jako obowiązkowe, czy to by nie spotkało się z jakąś formą sprzeciwu, odrzucenia przez społeczeństwo. No, to pytanie jest otwarte. Natomiast pytanie o powszechność poboru, niezależnie od płci, jest pytaniem, które powinno paść w sytuacji takiej, w jakiej się znajdujemy. No tak jak wspomniałeś, Bałtowie budują państwa bałtyckie, Estonia, Łotwa i Litwa budują ten bałtycki pas umocnień, czyli taki modułowy w kształcie litery T, że jest schron betonowy wmurowany, czy pod ziemią zainstalowany, modułowy, i fragment okopu, który się ze sobą łączy, tworząc tą linię umocnienia, tam pewnie najpewniej będzie to jeszcze towarzyszyły tam będą tak zwane zęby smoka, czyli te umocnienia przeciwczołgowe i ta granica pewnie na pewnych odcinkach zostanie zaminowana po prostu, tak jak północna granica ukraińska z Białorusią, czy w tym rejonie Czernichowa, Sum, czyli na tych odcinkach, gdzie poszło uderzenie rosyjskie 24 lutego. To też jest przesłanka, która świadczy o tym, że ten temat należy traktować poważnie, nie abstrahować od niego, bo wiesz, przypomnij sobie ten czas przed 24 lutego, jak podważano teorię na temat tego, że dojdzie do wojny pełnoskalowej. W ogóle dla mnie to właśnie, to chciałem zadać pytanie, nie? Następne, że ciekawe, czy te wszystkie think tanki i tak dalej w ogóle przewidziały coś takiego, że będzie taki pas umocnień właśnie, a linia Maginota i że w ogóle będzie wojna... Powrót do tradycyjnej wojny, tak? Jak właśnie okopowa, w Verdenu, tak? Opisane tutaj w tej książce, prawda? Siedzieć tam po prostu i ładować do siebie. Tak. I przetrwanie się brać. Rzeczywiście, to jest takie połączenie dwóch stylistyk wojennych. Z jednej strony czegoś, co jest ponowoczesne, operuje w obszarze wysokich technologii, wiedzy, informacji, a z drugiej strony bardzo tradycyjnego podejścia do wojny. Błota, okopu, pewnej nudy wojny, takiej szarzyzny wojny, takiej na wschodzie czy też na zachodzie bez zmian, prawda? Czyli pewnego takiego stanu konstans, który gdzieś tam istnieje na froncie.
to wszystko, z tym wszystkim mamy do czynienia. To wszystko możemy obserwować. Natomiast wracając jeszcze właśnie do tego kwestii 24 lutego, ja pamiętam jeszcze nawet na dzień przed wojną dyskusje podważające sens tezy o tym, że Rosjanie zaatakują na pełną skalę, w tym na Kijów. Zaatakowali nie dlatego, że Putin jest nieracjonalny czy racjonalny, bo to nie jest kategoria, za pomocą której należy opisywać polityków czy przywódców takich jak Putin, tylko dlatego, że jest to polityk o naturze hazardzisty. Kogoś, kto jest uzależniony od hazardu, kogoś, kto notorycznie wywraca stolik, kogoś, kto hazard traktuje jako pewną logikę działania, kto wierzy w to, że fortuna sprzyja zuchwałym i odwołuje się do tej maksymy. No i w tym sensie no nie należy wykluczać jakichś posunięć, które będą jakby obliczone na to, żeby na to zdezintegrować, żeby poczekać na tego Trumpa, spróbować właśnie podbić stawkę w momencie, gdy Trump dojdzie do władzy w Stanach Zjednoczonych i na przykład obserwując to, co się będzie działo wokół pieniędzy dla Ukrainy w kongresie, czyli tego blokowania pieniędzy, powrotu Trumpa, powrotu nastrojów izolacjonistycznych w Stanach Zjednoczonych, czyli ochrony granic, walki ze skutkami klęsk naturalnych, czy wtedy nie spróbować na to zdezintegrować? Bo celem Putina nie jest tylko Ukraina. Ukraina przede wszystkim, bo Ukraina jest państwem i te cele się nie zmieniają od początku wojny, to też trzeba podkreślić. Celem jest zamęczenie Ukrainy co najmniej, albo jej podbicie całkowite lub pozostawienie części kadłubowej z Ukrainy. To może być trudne oczywiście w tym momencie, bo Ukraina też mimo braków uzbrojenia, mimo utraty uwagi na świecie, jest państwem, które nauczyło się po prostu skutecznie stawiać opór. Ale oprócz Ukrainy, celem Putina jest rozbicie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozbicie go w sensie politycznym, podważenie jego jedności. 24 lutego, oprócz uderzenia na Ukrainę, chciał wywołać rozłam w świecie euroatlantyckim, w świecie Zachodu. Chciał, tak jak BBC w marcu ubiegłego roku relacjonowało ten plan Putina na to, co zrobi dalej, jeżeli się zainstaluje w Kijowie. W dalszym etapie miało być destabilizowanie wschodniej flanki NATO, czyli spowodowanie na przykład prowokacji, które zatrzymają ruch powietrzny nad wschodnią Polską czy nad krajami bałtyckimi. Zobacz, to nie jest wojna, na przykład puszczanie pocisków manewrujących nad wschodnią Polską czy nad krajami bałtyckimi, to ciągle nie jest wojna, ale to jest sytuacja, w której przewoźnicy cywilni i przewoźnicy cargo, którzy poruszają się w powietrzu, zadają sobie pytanie, czy to jest przestrzeń bezpieczna. Czy to jest przestrzeń bezpieczna, a potem inwestorzy z funduszy inwestycyjnych zadadzą sobie pytanie, czy wschodnia Polska jest obszarem bezpiecznym do inwestowania. Czy można tu lokować pieniądze? Czy można tu lokować biznes? Jeżeli uznają, że nie można tam lokować pieniędzy w sposób taki jak dawniej, czyli w czasach pokoju, to koszty tych inwestycji będą rosły. Ubezpieczenia tych inwestycji, koszty zarabiania w tym, w nakłady do tego, żeby zarobić jakąś sumę pieniędzy, będą znacznie wyższe niż w czasach pokoju, w czasach, w tych, które znamy jeszcze sprzed tam powiedzmy 6 czy 8 lat. To przecież nie musi być wjazd czołgów, tak jak z tej słynnej mapy opublikowanej chyba wczoraj w Daily Mail, gdzie że tu uderzenia atomowe, tu wjeżdżają zagony czołgów. To wystarczą pewne działania, które podważają zaufanie do bezpieczeństwa, które podważają sens tego bezpieczeństwa w powietrzu na przykład. To niedużo kosztuje, to już przecież miało miejsce. Pocisk manewrujący jeden wylądował pod Bydgoszczą, drugi ukraiński przeciw S-300 spadł pod Przewodowem. Niedawno mieliśmy jakieś balony śmigłowca, ostatnio pocisk manewrujący. Teraz widzisz, że co chwilę podrywane są pary dyżurne F-16 po to, żeby, jak rozumiem, ten któryś z tych pocisków upolować w końcu i dowodnić, że Polska ma możliwości strącenia takiego pocisku. Natomiast niskim kosztem możesz wygenerować dla państwa, które jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, zagrożenie, które to państwo dla tego państwa będzie kosztowne. Polska tej ceny jeszcze nie płaci, ale gdyby Ukraina upadła wtedy po 24 lutego, czy gdyby Kijów padł, a Rosjanie dotarli powiedzmy na zachodni brzeg Dniepru, czy prawy brzeg Dniepru, bo patrzy się w dół wraz z biegiem Dniepru, dzisiaj bylibyśmy w innej sytuacji. Bylibyśmy w sytuacji kraju, który jest w szarej strefie bezpieczeństwa. Nie jest krajem objętym wojną, nie jest krajem, w którym trwają jakieś działania wojenne, ale krajem, który jest po prostu podejrzany. Krajem, w którym inwestor zastanowi się dwa razy, zanim ulokuje swoje pieniądze, zanim otworzy bank, zanim
ten bank wypłaci kredyt na to, żeby ktoś mógł założyć firmę z zakładem, na przykład, nie wiem, produkującym jakieś części do samochodów, które są eksportowane później do Chin i w Chinach dalej z tego powstaje samochód, to wszystko przekłada się na realne pieniądze i na realną pozycję tego państwa. To nie jest fikcja, to nie jest abstrakcja, to się dzieje już teraz. Nie możemy wykluczyć tego, że w przyszłości to się wydarzy właśnie w odniesieniu do państw bałtyckich, do nowego ogniwa na to, jakim jest Finlandia. Już teraz jesteśmy świadkami kryzysu granicznego z Finlandią. Pamiętasz kryzys graniczny z Polską na polsko-białoruskiej granicy 2021? To była próba sił przed atakiem na Ukrainę. To było testowanie pewnych procedur w NATO. To było testowanie lotów zwiadowczych przez lotnictwo rosyjskie. Testowanie lotów, w których odpalano, trenowano odpalanie pocisków w kierunku Ukrainy. Teraz wiemy to z perspektywy czasu, jak to wyglądało i czemu pewne działania wówczas służyły. Dzisiaj żyjemy w sytuacji, w której Białoruś przepisuje swoją doktrynę wojenną. Oczywiście przepisuje ją do spółki z Rosją, bo trudno uznać siły białoruskie za w pełni autonomiczną siłę zbrojną. Białoruś tą doktrynę wojenną przepisuje, uwzględniając możliwość użycia przez Rosję z terytorium Białorusi broni nuklearnej. To się dzieje już teraz. Niedawno modernizowano białoruskie samoloty Su-24, które są zdolne do przenoszenia rosyjskich głowic nuklearnych. Białoruskie samoloty z białoruską flagą republikańską, łukaszenkowską na ogonie mają możliwość przenoszenia pocisków z głowicami nuklearnymi, a Białoruś dyskutuje we współpracy z Rosją o modernizacji doktryny, w której zakłada się zastosowanie użycie broni nuklearnej w razie eskalacji konfliktu na Ukrainie lub konfliktu z NATO. Żyjemy w czasach ogromnej niepewności i ten temat należy potraktować poważnie, dyskutować o nim poważnie, nie traktować go jako abstrakcję, nawet jeżeli nie dojdzie do tych czarnych scenariuszy, o których pisze na przykład Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej, czy o czym mówią politycy i wojskowi w Szwecji, czy Finlandii, czy w krajach bałtyckich, przedstawiciele wywiadu na przykład Estonii. Nawet jeżeli te najczarniejsze scenariusze się nie spełnią, to musimy być gotowi na funkcjonowanie w czasach o obniżonym bezpieczeństwie. W czasach, w których to bezpieczeństwo nie jest na tym samym poziomie, na którym było przed 2014 rokiem, czyli przed aneksją Krymu, a później wywołaniem separatyzmu na Donbasie. Rosja ma doktrynę, w której zakłada... To się do niedawna jeszcze nazywało doktryną ograniczonego użycia siły. W tym momencie chyba ta nazwa już jest nieaktualna po tym, co się wydarzyło na Ukrainie. Doktryna ograniczonego użycia siły zakłada, jak to napisał, sformułował sztab generalny rosyjski, ograniczone użycie siły w państwach byłego ZSRR. Pytaniem otwartym jest, nie, może inaczej, już nie jest otwartym pytaniem kwestia tego, czy Rosja traktuje państwa bałtyckie jako państwa byłego ZSRR. Tak, Rosja traktuje państwa Estonię, Łotwę i Litwę jako państwa byłego ZSRR, które pod tą doktrynę podlegają. Niewykluczone, że polskie oddziały będą musiały stanąć w pewnym momencie w obronie suwerenności i niepodległości któregoś z państw bałtyckich, jako lojalny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak też czytam te elementy expose Donalda Tuska, w których właśnie eksponował ten wymiar północno-wschodni, czyli właśnie państwa bałtyckie i nowe państwa NATO w basenie Morza Bałtyckiego, czyli Finlandię i mam nadzieję, że jak najszybciej Szwecję. Tak, w takich czasach żyjemy. W czasach obniżonego bezpieczeństwa, w epoce wojen. I to nie, akurat tu w regionie, znaczy z naszego punktu widzenia ta jest oczywiście najważniejsza na Ukrainie i ta generuje dla nas najwięcej kryzysu, ale to jest świat wojen w ogóle. I w Gazie, i w rejonie kanału Sueskiego, w rejonie Morza Czerwonego, w rogu Afryki, w którym wraz z zaognieniem sytuacji na Morzu Czarnym powrócił problem piractwa, co zwiększyło koszty tranzytu towarów na tych wodach, na Morzu Arabskim i później na Morzu Czerwonym. Żyjemy w czasach niepewności na wodach wokół Chin, bo Chiny jakby traktują te wody, które oblewają Chiny, jako swoje wody wewnętrzne. To są wody, przez które przechodzi 65% tranzytu towarów na świecie. Wyobraź sobie sytuację, w której nagle Chiny stają się jedynym regulatorem transportu na tych wodach. Jak wzrastają ceny jakichś prostych smartfonów, pralek, komputerów. Stają się światowym regulatorem handlu. Przestaje istnieć handel, który znamy na tych zasadach, które są regulowane przez WTO. Stają się regulatorem Chiny. To jest strefa potencjalnego starcia, strefa zgniotu, cieśnina tajwańska czy spór na Półwyspie Koreańskim. Mamy do tego Iran, który pracuje nad bronią nuklearną i używa swoich proxy w całym regionie do tego,
żeby sytuację destabilizować i żeby projektować swoją siłę w starciu przede wszystkim z Izraelem, ale też z państwami sunnickimi Zatoki Perskiej, czyli przede wszystkim z Arabią Saudyjską, ale też ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. To wszystko się dzieje teraz, już. To nie jest zapowiedź czegoś, co się wydarzy. To jest epoka wojen. Dzieje się, a tutaj się nic nie dzieje. Właśnie to mnie martwi, bo nie masz takiego wrażenia, że ta jedna z tych gałęzi tych wojen, właśnie ta polaryzacja, czy ten separatyzm i tak dalej, no mamy wybory na Słowacji, nie? I prezydent, czy premier Fico. Premier, tak, Fico już oficjalnie mówi, co myśli o Ukrainie i tak dalej. Mamy Węgry, nie? Które wstrzymują wejście Szwecji do NATO i tak dalej. I czy to nie jest to, co właśnie mówiłeś, nie? Że Putin zaczął w Donbasie, podzielił, zrobił tych separatystów i tak dalej, wzmocnił i to się tak rozlało. I czy to też nie jest tak, żeby właśnie to co mówisz, nie? Ten sojusz dzielić cały czas, podjudzać? To jest cel podstawowy, bo w tym stylu myślenia Putina o Zachodzie NATO jest po prostu jednoznacznym wrogiem Rosji. Jest tworem agresywnym, który trzeba osłabić. Trzeba, jeżeli nie wojną, to trzeba go rozbić politycznie. Przy czym w gruncie rzeczy przetestowanie go, jeżeli zastanowić się nad taką logiką uderzenia, na przykład czy prowokacji w którymś z państw bałtyckich, to nawet zakładając, że Rosja przecież obiektywnie, czy też statystycznie jest o wiele słabsza od NATO z udziałem Amerykanów, to mimo wszystko pewna pokusa, która za tym stoi, czyli pokusa rozbicia Sojuszu Północnoatlantyckiego, na przykład w epoce Trumpa, który, jak podawało Politico, miał powiedzieć von der Leyen, że on Europy bronił nie będzie. To jest wypowiedź anonimowego dyplomaty przytaczana przez Politico, ale też nie ma podstaw do tego, żeby nie ufać tak znakomitemu tytułowi jak Politico, który się na ten cytat anonimowy, czy tą relację świadków spotkania von der Leyen i Trumpa powołuje. Putin też to czyta. Też ma swoje służby wywiadowcze, które informują go o tym, jaka jest sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych i jaka jest orientacja Trumpa, jeśli chodzi o stosunki z Europą. Stawka jest wysoka, moment jest korzystny. Żyjemy w epoce wojen, w których uwaga jest rozproszona i nie dotyczy ona tylko Ukrainy czy północno-wschodniej flanki NATO, prawda? Stawka, czyli rozbicie NATO, uderzenie w jego jedność, pokazanie, że Morze Bałtyckie nie będzie morzem wewnętrznym NATO, jest wysoka z punktu widzenia Rosji. W tej chwili Rosja w takim geograficznym układzie w rejonie Morza Bałtyckiego jest w położeniu bardzo niekorzystnym, bo wejście Finlandii i Szwecji do NATO spowodowało, że te wody stały się wodami wewnętrznymi NATO. Z bardzo istotną siłą morską, jaką posiada Szwecja, plus siły powietrzne, bardzo sprawne, nowoczesne i konkurencyjne w stosunku do rosyjskich, plus Finlandia, która jest naturalnym pasem ochronnym, jeśli chodzi o wojnę lądową z Rosją. Próba rozbicia tego, zagrania na pewnych sprzecznościach w NATO, rozgrywanie tych sprzeczności w odniesieniu do Turcji, która właśnie blokuje z Węgrami w akcesję szwedzką, to wszystko jest w interesie Putina. Jeżeli to będzie się udawało robić środkami politycznymi, będzie to robił środkami politycznymi. Jeżeli uzna, że trzeba sięgnąć po coś, co jest z repertuaru wojennego, nawet jeżeli to będzie poniżej progu wojny, to sięgnie po taki środek, bo stawka jest wysoka. Też czasami zapominamy o tym, bo są bardzo różne wyliczenia na temat tego, jak wygląda potencjał wojskowy Rosji po 2 latach wojny na Ukrainie. I pamiętasz, wojna startowała mniej więcej z potencjałem rosyjskim gdzieś do 300 tysięcy żołnierzy, którzy mogli być użyci w tej wojnie. I to był zasób rosyjski na tamten moment. Te 300 tysięcy, które miało być użyte w wojnie, było najsprawniejszą częścią całej tej rosyjskiej machiny wojennej. Oczywiście Rosja wystartowała z tą machiną, ona okazała się niewydajna, okazało się, że ona jest nie taka, jak się spodziewało dowództwo rosyjskie, tylko że jesteśmy po 2 latach wojny, w której Rosjanie wyciągają z tego wnioski. Według wyliczeń części wojskowych w tej chwili Rosja dysponuje nie 300 tysiącami żołnierzy sprawnych do walki natychmiast, tylko 900 tysiącami żołnierzy sprawnych do walki natychmiast po 2 latach wojny i przy ogromnej liczbie ofiar, które ponosi w czasie wojny na Ukrainie. To też jest dana, która powinna niepokoić. Mimo tego, że 2 lata wykrwawia się na Ukrainie, jest w stanie pompować zasoby osobowe
sił zbrojnych, na, powiedzmy, w miarę względnie niezłym poziomie. Nie mówimy o profesjonalnej armii zawodowej, tylko armii, która potrafi tworzyć w miarę sprawnie działające związki taktyczne, dywizje, brygady, batalionowe grupy taktyczne, czyli wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby prowadzić wojnę. Ale zobacz, dlaczego takie informacje nie są podawane u nas w przestrzeni publicznej, nie? Znaczy one się gdzieś pojawiają, ważne, ale, to są ale, informacje wiesz, to, w obiegu to, jawnym, to nie jest, są informacje zakulisowe, prawda? Ale to widzisz, zwykły szary człowiek żyje dzisiaj tam, wiesz, tymi więźniami politycznymi, którzy wczoraj wyszli z ciupy i tak dalej, a tu są ważne rzeczy. Ja tak samo takie pytanie zadaję, czy Polacy mają świadomość tego, że mogą być trochę podjudzani i dzieleni specjalnie. Nie, już nie mówię na poziomie nawet, wiesz, poglądów politycznych, ale tych wszystkich ideologii i tak dalej, które nie wiem, czy się same powstają, czy ktoś je tam napędza i tak dalej, ale no to też osłabia całe społeczeństwo, nie? Że tak, wiesz, że się, nawet weźmy nawet subkultury i tak dalej, że czy tam to wszystko jest na niekorzyść całego narodu. No to jest tak, że... I naszego, i czy tam i Słowacy, i tak dalej, bo później są te wybory i mamy to, co się dzieje, że już jest delikatny wyłom w Europie, nie? Czy ja w ogóle, wiesz, mam jakby pogląd na temat populizmu, czy sił skrajnych, które się pojawiają, mam wrażenie, że te przyczyny są, że jakby ewentualne sterowanie tym jest skutkiem istnienia tych sił w polityce, a nie jakby przyczyną ich wygenerowania. To znaczy tak, że na pewno Rosjanie są zainteresowani korzystaniem ze środowisk skrajnych, czy to po lewej, czy to po prawej scenie strony politycznej. To jest jasne. To jest tradycja NKWD-owska, czekistowska, opisana w znakomitej powieści Józefa Konrada XIX-wiecznej W oczach Zachodu, gdzie w Tajnym agencie. Prawda? Jest opisane, to są czasy carskie i w używania pewnych środowisk skrajnych do tego, żeby siać zamęt. To potem zostało przeniesione do NKWD, do czasów Związku Sowieckiego. To jest rzymska zasada, dzieli rządź. Tak. I to na pewno jest stosowane. Jeśli chodzi o sam podział, to on z natury, podział społeczeństwa i polaryzacja, on nie jest czymś negatywnym czy czymś złym. Czymś złym jest nieumiejętność jakby instytucjonalnego rozwiązywania tych konfliktów przez podzielone społeczeństwa czy państwa, w których ten podział wystąpił. Nie można odmówić ludziom jakby prezentowania skrajnie odmiennych poglądów, na przykład, nie wiem, republikańsko-wolnościowo-libertariańskich i, powiedzmy, socjalistycznych, postępowych, poglądów, w których ktoś prezentuje bardzo postępowe poglądy, na przykład na kwestie seksualności czy kwestie małżeństw. To jest naturalne, że to w społeczeństwie będzie występowało i to nie jest nic nienaturalnego, czy coś, co należałoby kwestionować, czy się temu sprzeciwiać. Podział jest naturalną częścią polityki. Kwestią ważną dla państwa w sytuacji przyfrontowej, wojennej, czy zagrożenia jest to, w jaki sposób te konflikty rozwiązuje. Rozmawialiśmy przed nagraniem o Izraelu. Izrael też jest państwem podzielonym. Państwem, w którym istnieje bardzo silna lewica, ze swoimi oczywiście liderami, przywódcami, takimi chociażby jak Ehud Barak, były minister obrony, były komandos jednostki Sayeret Matkal, który brał udział w operacji Gniew Boży w Bejrucie w przebraniu kobiety, reprezentował partię lewicową, prawda? Partię reprezentował lewicę. Są politycy po prawej stronie związani z wojskiem, tacy jak obecny premier Benjamin Netanyahu, który też ma za sobą karierę w Sayerecie Matkal, prawda? Słuchaj, większość ale ludzi ma... widzisz, jest ta różnica u nich, że tam nawet już tych dwóch, których wymieniłeś, z lewej i prawej, oni byli wszyscy żołnierzami i brali udział najczęściej elitarnych jednostek. W dość poważnych awanturach. Tak, no tak, ta i nawet jak szczególnie. Ja tam skończyłem czytać tą książkę Powstań i Zabij pierwszy, Romana Bergmana, to tam zawsze, jak oni się naprawdę tam tną strasznie politycznie, ale zawsze jest ta izraelska racja stanu. Tak, to w zawsze. Ogóle nie ulega kwestii. Nie usłyszysz z ust polityków. Ja miałem okazję spotkać i poznać Ehuda Baraka w Tel Awiwie. To jest rzeczywiście postać nietuzinkowa. Postać, która emanuje pewnym autorytetem, pewnym takim pewnością siebie, doświadczeniem. Ale też u polityków jego pokroju, tej klasy jak on, nie usłyszysz opinii, dywagacji na temat właśnie tego podziału w państwie, czy krytyki własnego państwa, jakiejś polemiki z własną racją stanu. To jest nieobecne w izraelskiej polityce. Tego nie ma po prostu. To jest państwo, które instytucjonalnie
mimo protestów, wielotysięcznych protestów, które były przeciwko rządowi Netanyahu, który jest oskarżany o zapędy autorytarne, o populizm, mimo tego państwo potrafi skutecznie się bronić, ma skuteczne siły zbrojne, które działają systemowo, bez udziału jakichś NGO-sów, pomagierów, którzy dowożą kamizelki i hełmy dla żołnierzy, którzy walczą w Gazie. Mimo tego, że ten spór jest gorący, to wszystko tam jest naoliwione i działa. Zobacz, od lat na przykład jest spór o status hasydów w Izraelu, czyli tej części jakby świata żydowskiego, który odmawia udziału w funkcjonowaniu państwa, odmawia służby wojskowej, odmawia pracy w takim rozumieniu. Tak, oni mają się tylko modlić i rozmnażać. Tak, tak, tak. Ale są, widzisz, jakby w ramach pewnego kompromisu społecznego i mimo zdecydowanej niechęci, która jest wyrażana przez część społeczeństwa, które jakby szanuje służbę wojskową, czy szanuje siły zbrojne izraelskie i w ogóle ten aparat bezpieczeństwa izraelski, mimo tego oni mają swoje miejsce, są wręcz utrzymywani przez państwo, dostają zapomogi, zasiłki, są w jakichś formach, które pozwalają im żyć na wystarczająco godnym poziomie. To też świadczy o pewnej godności i wielkości państwa. I tolerancji, które, też. I tolerancji które, państwa, które potrafi ten problem rozwiązać, zaabsorbować, skanalizować spór, który jest pomiędzy częścią społeczeństwa nieakceptującą tego modelu życia i takiej formy istnienia w państwie. To także Izrael jest przykładem państwa, które pokazuje ci, że podział nie jest czymś, co doprowadza do porażek tego państwa. Bo to jest państwo na tyle zaprawione w boju i na tyle okrzepłe w tych swoich strukturach bezpieczeństwa, w pewnym rodzaju nieliberalnej demokracji, w której funkcjonuje od lat, państwem funkcjonującym. Znaczy to jest ciągle państwo demokratyczne, ale państwo, w którym jest cenzura wojskowa, obowiązująca dziennikarzy, którzy muszą się tłumaczyć przed cenzorem z MON-u o tym, co piszą z wojny w Gazie. To jest bardzo specyficzny model funkcjonowania, ale jakże efektywny, jakże wydajny dla Izraela. Działa. Działa. I oni się tam nie patyczkują. Nie patyczkują się. A co my możemy się od nich nauczyć jako właśnie Polacy? Szacunku dla instytucji, dla konsekwentnego budowania tych instytucji, szczególnie z obszaru bezpieczeństwa. Zobacz, cała mitologia państwa izraelskiego współczesnego po 1949 roku jest w dużej mierze oparta o sukcesy na wojnach czy sukcesy służb wywiadowczych. To jest mitologia oparta o stosunek do aparatu bezpieczeństwa i wojska, do legendy, którą się wynosi z wojska, czy rozmów, w których się mówi o tym, gdzie kto służył i jakie ma za sobą bitwy. To jest szacunek dla państwa jako takiego, niezależnie od właśnie prezentowanych przez ciebie poglądów, czy jesteś bardzo progresywnym obywatelem tego państwa, czy bardzo konserwatywnym, związanym z jakimś mocno prawicowym skrzydłem Likudu. To jest na przykład to, co jest tam imponujące, to jest ta powszechność wyszkolenia każdego obywatela, niezależnie od płci, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Czyli tutaj też doczytałem, że oni idą w taki model spartański. Tak, tak, no bo to jest ich warunek istnienia. Oni nie przetrwaliby na Bliskim Wschodzie w takim otoczeniu wrogów. To nie są przeciwnicy państwa Izrael, to są wrogowie państwa Izrael, którzy życzą w anihilacji temu państwu. I to jest państwo, które z doświadczeniem Holokaustu rozumie, że to jest sytuacja, która miała miejsce i która przecież potencjalnie może się powtórzyć. Na przykład jeśli Iran uzyska broń atomową. Stąd też tak agresywna i tak asertywna polityka wobec programu atomowego i irańskiego. Selektywna eliminacja. Selektywna eliminacja, dokładnie. Czyli tak zwane różowe rozkazy, które są opisywane w książce. Różowe rozkazy i czerwony kwit, tam czytałem, że jest do podbicia i wtedy można. I ktoś ginie. Tak, i to jest... naukowiec. Zgadza się, przypadkiem. Poślizgnie się na skórce od banana pod płacem kultury, prawda? Albo na przykład umyje pastą do zębów zęby i umrze za dwa dni. Tak, się okazało, że... że coś tam było. Że była to... Ale nikt nie wie, kto... wybielająca pasta z elementami uranu na przykład wzbogaconego, prawda? Jest... Modus operandi jest bardzo zróżnicowany. To też pokazuje pewną determinację, pewną taką procedurę myślenia o tym, jakie są cele i konsekwentnego realizowania tych celów państwa, niezależnie od tego, kto w danym momencie rządzi. Pamiętasz, była taka sytuacja, że w Jordanii, zdaje się, jeden z ochroniarzy ambasady zabił lokalnego pracownika tej ambasady, Araba, w tej ambasadzie. I ta ambasada była oblegana, były protesty mieszkańców muzułmanów, którzy protestowali pod ambasadą Izraela.
Izrael stanął no, murem za tym pracownikiem, za tym ochroniarzem tej ambasady, mimo tego, że najprawdopodobniej on popełnił błąd, że to było wydarzenie, które obciążało go, to niezależnie od barw politycznych, po przywiezieniu go do kraju, Netanyahu się z nim przywitał, zrobili misia. Konsekwentnie dano do zrozumienia całemu światu, że zawsze dbamy o swoich, że nie odpuszczamy nikogo, w każdej, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdzie. Nie poświęcamy, nie odpuszczamy. Nie ma mowy o czymś takim. To jest też coś, czego jakby szanujące się państwo może się uczyć od Izraela. Tego poczucia takiej spójności, niezależnie od sporu, który toczy to państwo, takiej spójności w obliczu zagrożeń, które gdzieś tam czyhają za miedzą, prawda? To jest szacunek dla instytucji, konsekwentne budowanie, niezależnie od barw politycznych tych instytucji. No akurat wywiad poniósł porażkę wtedy w październiku, gdzie Hamas dokonał rajdu na kibuce graniczące z Gazą, ale co do zasady nie są to złe służby wywiadowcze, cała ta wspólnota wywiadowcza, która w Izraelu funkcjonuje. To jest właśnie spójność celów i konsekwencja w ich realizacji i konsekwencja w obronie argumentów, które stoją za realizacją tego celu. Pewnego rodzaju brak niechęci do zawierania egzotycznych sojuszy. Zobacz, na przykład Izrael dzierżawi bazę lotniczą w Azerbejdżanie, który jest państwem dalekim ideologicznie, kulturowo i religijnie od Izraela. Dzierżawi ją po to, żeby mieć gdzie przetankowywać F-35 w razie ataku na Iran, prawda? To pokazuje rozmach. To gdzie my jesteśmy w tym wszystkim? Gdzie są Polacy? Gdzie jest nasz wywiad? Kontrwywiad? Masz jakąś wiedzę? Ja nie chcę też wpadać w taki pesymizm absolutny, bo ten obraz jest oczywiście zniuansowany. Jeżeli masz państwo, które jest 30 lat tak naprawdę po komunizmie i podnosiło się po tym komunizmie tak naprawdę z upadku. Podnosiło się, wychowaliśmy się w miejscach, gdzie były biurka, na których kolekcjonowaliśmy puszki po napojach z RFN-u, czy na przykład pudełka po westach, nie? Po papierosach. No, pamiętasz te czasy? No, to się działo jeszcze... Faksy? Tak, było tak. No, przecież wymieniałeś się na papierkami z gumy turbo, prawda? Przecież to było gdzieś tam... Donald. Tak, żyliśmy w takim państwie jeszcze 30 lat temu. Do dzisiaj kolega mówi, że jakbyśmy chcieli interes zrobić, to wystarczyłoby zrobić ten zapach Peweksu i sprzedawać jako perfum. Tak. Słuchaj, no pamiętasz czasy, w których w blaszakach, w tak zwanych supermarketach z połem, supersamach, był ocet pod piwek. A później był stadion właśnie, dziesięciolecia. Tak, później to się wszystko rozwijało właśnie w ten sposób. Tak, i to jest raptem 30 lat. Oczywiście mogło to pewnie nastąpić jakoś szybciej, bardziej konkurencyjnie i w sposób bardziej efektywny dla Polski, no ale nie nastąpiło, no trudno, mamy wybór ciągle. Natomiast warto mieć z tyłu głowy tą taką izraelską maksymę, że jakby przede wszystkim musimy liczyć na swoje możliwości budowania mięśni państwa, budowania tej siły wewnętrznej, bo jeżeli my nie udowodnimy, że jesteśmy w stanie tą siłę wewnętrzną budować, bronić się, budować te mięśnie państwa własnymi siłami, to nikt nie pomoże. Może nam Ukraińcom też pomoc przyszła dopiero wtedy, kiedy Ukraińcy udowodnili, że po pierwsze nie uciekają z pola walki, a po drugie skutecznie stawiają opór. Wtedy ruszyła pomoc. Pamiętasz, pierwszy tydzień to było wyczekiwanie na to, kiedy padnie Kijów, a nie sytuacja, w której myślano o Ukrainie, że to jest bohaterskie państwo, które się bohatersko broni. Po prostu na zimno, cynicznie kalkulowano, czy Kijów padnie, czy nie padnie. A potem przystąpiono do myślenia o tym, jak pomóc w obronie przed Rosją. Z Izraela to bym zaciągnął to właśnie, co oni mówią, że umiesz liczyć gdzieś na siebie. Cały czas. Tak. I się nie liczą z nikim też. Nie liczą się. Opinią publiczną świadomą też się nie liczą. Tak. I ze swoją często się nie liczą opinią publiczną, realizując pewne kontrowersyjne cele w polityce zagranicznej. Ale w perspektywie czasu to działa. W perspektywie czasu to działa. Ja też uważam, że operacja w Gazie, jakkolwiek brutalna i gdzieś tam powiedzmy na granicy, że ona w perspektywie będzie dla Izraela korzystna. Że za ileś lat będziemy analizowali tą operację jako pewne zjawisko, w którym właśnie Izrael odepchnął od swoich granic zagrożenie i nawet kosztem mieszkańców Gazy zbudował strefę buforową, która
oddziela go od zagrożenia, jakim jest Hamas, czy fundamentalistyczne organizacje palestyńskie. To budowanie strefy buforowej tak. właśnie się dzieje. Że tam tak. Słyszałem, że wyburzają, tak. robią taki pas, no, 6 tak. kilometrów, kosztem tych wszystkich bloków i tak dalej. No, to jest oczywiście brutalne. Gdzieś tam jest jakby pompowana ta narracja dotycząca wysiedleń. Ja postrzegam to raczej jako właśnie zawyżanie oczekiwań, w sensie, że świat dyskutuje o tym, czy Palestyńczycy zostaną wysiedleni do Afryki subsaharyjskiej, a tak naprawdę chodzi o inne cele, o cele mniejsze, ale też ważne dla Izraela, czyli właśnie strefę buforową, a nie o wysiedlanie ich. No to co Netanyahu dementował, te odważne deklaracje niektórych polityków koalicji, tych jeszcze bardziej na prawo ugrupowań w Izraelu. Ale wiesz, no to jest coś, co możesz negatywnie oceniać, ale wiesz, no Netanyahu i ludzie w Izraelu nie zadają sobie pytania o to, jak ty to, czy ja oceniasz, czy jak to oceniasz Fed, czy Hiszpan, który je sobie spokojnie tapas w Barcelonie, przechadzając się po spokojnej plaży. Oni się nad tym po prostu nie zastanawiają i to jest założenie słuszne jak najbardziej, bo nad tym zastanawiać się nie należy. Należy się zastanawiać nad tym, czego państwo chce. Jaki jest jego interes tego państwa i jak chce go osiągnąć i ten interes i cele realizować, a nie zastanawiać się na temat tego, co media w Stanach Zjednoczonych, czy w Hiszpanii, czy w Polsce piszą na temat polityki, którą uprawia Izrael. Nikt się nad tym nie zastanawia w Tel Awiwie, ani w Jerozolimie, czy Hajfie. I oni też się nie zastanawiają, kto w Stanach wygra wybory. Nie zastanawiają się, mają dużą diasporę. Też przed nagraniem mówiliśmy o tym, że ta diaspora realizuje cele lobbystyczne. Słynny AIPAC, który jest takim wehikułem do zabiegania o interesy izraelskie. Na przykład zobacz, Izrael jest też jedynym państwem na świecie, które kupiło F-35 od Amerykanów, wyposażając je we własny software. Czyli w bebechy, które powodują, że ten samolot nie może zostać przez Amerykanów unieruchomiony, mówiąc najdelikatniej. Czyli, że Amerykanie nie mają dostępu do użycia tej maszyny. To jest, jak bardzo zaawansowana jest ta współpraca izraelsko-amerykańska, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, czy w awionikę na przykład, maszyn nowoczesnych. Tego, wiesz, no to jest budowane po coś. No wiesz, Izrael robi to wszystko z myślą o tym, że będzie niewykluczone, że za kilka lat będzie musiał uderzyć na Iran, powstrzymując go przed finalizacją programu atomowego. I to też pewnie zostanie odebrane na świecie z jakimś zażenowaniem, krytyką, z opisem jako podżeganie do wojny, tylko z perspektywy Izraela, z perspektywy Żyda żyjącego w Tel Awiwie czy w Jerozolimie, to jest być albo nie być. To jest zapobieżenie scenariuszowi, w którym państwo jednoznacznie wrogie Izraelowi może posiadać broń, która to państwo może zrównać z ziemią, spowodować, że nie będzie narodu żydowskiego. I to jest taka kategoria, taka kategoria myślenia o potencjalnej wojnie z Iranem i uzbrajaniu się na niej, czy negocjowaniu z Azerbejdżanem o udostępnieniu lotniska do tego, żeby można było z niego skorzystać w razie ataku na Iran. Tyle w tej części. Bardzo dziękuję. Moim waszym gościem, reporter wojenny, dziennikarz, aktualnie redaktor dziennika Gazeta Prawna, Zbigniew Parafianowicz. Dziękuję.